Witam Was ponownie, drodzy widzowie, na moim kanale. W dzisiejszym odcinku no, gwiazda naszego teamu tak naprawdę Odes 1000 MUT. Słuchajcie, z 23 roku, noweczka, prawie noweczka, bo przebiegu ma 1276 i o nim dzisiaj będziemy, słuchajcie, opowiadać razem tutaj z właścicielem Mateuszem na temat tego, jak to jeździ przede wszystkim, a jeździ bardzo dobrze. No to było marzenie tak naprawdę tutaj Mateusza, żeby mieć krótką wersję Odesa, bo wszyscy tutaj, można powiedzieć, w całej Polsce jeżdżą długimi. Jemu się udało zdobyć krótką wersję, no i jest perełka, która tak naprawdę, no tutaj teraz są tylko oponki zmienione, ale zaraz o nich opowiemy, bo Odes był na 30-kach CST Wild Tangi, bardzo dobra opona, ale na co dzień się okazało, że jednak na lato opona 30 jest za duża. I tutaj kolega Mateusz zmienił na obor Ripple. Jest nawet o tym filmu mnie na kanale, jeden odcinek zrobiliśmy właśnie z testów tych opon. Warto obejrzeć, bo tam też ładnie, ładnie sypie. No i dobra, tutaj Mateusz chyba coś opowie o nim, co naprawił, co naprawił, to nic pewnie jeszcze, bo... Ogólnie jeszcze nic się nie zepsuło. Tak jest. No to słuchajcie, pierwsze 200 km docieranie, później 50 km zrobiłem, czyli miał 250. Pojechaliśmy do MB Racing na mapę. No i oczywiście, jak była robiona mapa, to od razu był założony nowy tłumnik sportowy, Motosport. No i później, co dalej? Założyliśmy mu stage'a 1 i 2. No i poszliśmy w te lżejsze rolki, bo oryginalne rolki ważyły 22 gramy. Jedna sztuka, jest ich 6. Ja na dzień dzisiejszy mam założone 16. No i co można jeszcze więcej powiedzieć? No tak, czyli taki doposażony, dopasiony tak naprawdę, słuchajcie, bo on i mocowo ma ile? Ponad 100. Ponad 100, tam nie wiem, już trzeba było zobaczyć dokładnie na tym wykresie u Mariusza, ale chyba 105 koni albo 104, nie wiem, nie pamiętam. Ale chyba gdzieś tam na Facebooku czy na jego stronie jest tam ten wykres. I co jeszcze? Ma założone z tyłu poszerzenie, tak, 3 cm. Z przodu nie zakładałem. Mam nadzieję, że nie będę zakładał, bo jak chyba w tym starszym Odesie miałem założone, to... Sztywny jak na weselu. To trochę się kiepsko skręcało. No, sztywny to jest na pewno, bo jak się przesiadam na CF Moto czy... Ale gazówki. Tak, gazówki. Gazówki, przywidzisz tutaj na te gazówki, zobaczymy. Gazówki jakieś chińskie, ale... Ale działają. Jakie chińskie? Takie jak w CF. Jakieś, no, takie, no ale chińskie, no. Chińskie badziewie, ale jest. I co jeszcze? Dużą zmianą, którą zrobiłem ja jako pierwszy w Polsce, jest chłodnica, bo chłodnica oryginalna niestety, ale w moim uznaniu nie dawała rady schłodzić tego silnika przy wysokich temperaturach. No i co? Pojechałem do Warszawy, zawiozłem cały stelaż, no i panowie mi dorobili chłodnicę, tylko że grubszą chyba o centymetr, a to nam dało, że jest ogólnie pół litra płynu więcej. No i oczywiście założyliśmy większy wentylator, spala. No i teraz jest efekt wow. Można jeździć po pustyni, nic się nie dzieje, chłodzenie ma dobre. Problem z chłodzeniem w Odesie Trophy został wyeliminowany. Według licznika to na LC to on idzie tam ponad 70 na godzinę, nie? No właśnie, ponad 70. Na LC do odcięcia. Tak? No też trzeba brać pod uwagę, że on teraz ma limiter na 8500 i odcinę łapie, a wtedy w oryginale chyba było 7,5. To też jest ta różnica, nie? Że on jest szybki. No, ale to wszystko dzięki Mariuszowi z MB Racing tak naprawdę. No. Mateusz, powiedz, czy stawia na koło? No, bo będą pytać ludzie. Stawia jak no, masakra. Ogólnie no, nie polecam nikomu wyjechać nim na asfalt i sobie tak ruszyć na pełnym gazie, no bo od razu ścianę robi, tak? Pion idzie, nie? Jest bardzo agresywny, słuchajcie. Jest niebezpiecznie, no trzeba nim trochę ruszyć i dopiero jak gdzieś przy 15 km na godzinę, wtedy można dawać pedał w podłogę
jedziemy, ale tak z miejsca to zresztą sam widziałeś, jak to się odbywa, nie? Tak jest. No i spalanie. Jest niebezpiecznie, nie? Spalanie jest podobne co w CF, słuchajcie. Tutaj też poniżej 14-15 zejść nie można. A w błocie może i ponad 20. I w błocie ponad 20-25 na pewno pali. Jedyny mankament tego sprzętu, no jest. Mankament to jest zbiornik paliwa, słuchajcie, 17 litrów. Na krótko starcza, przy ostrym... 18. 18 litrów. Mhm. Przy krótkiej... Jednak ma mniejszy zbiornik niż w longu, nie? Tak jest, w longu jest dłuższy, tu jest, w longu jest więcej paliwa można wlać, tutaj niestety jest tego mniej, więc trzeba wybierać takie trasy, żeby jakaś stacja... Trzeba mieć plecak z paliwem. Tak jest, albo zbiorniczek jakiś sobie wozi dodatkowo, ale słuchajcie, sprzęt jest też godny polecenia. Za pieniądze to nie będę mówił ile on wyszedł, ale wyszedł połowę Kanama, no. To już sobie możecie tak w przybliżeniu pomyśleć, ile on kosztował. A podobny do Kanama. I chodzi tak samo dobrze. My jesteśmy zadowoleni przede wszystkim z tego, że Mateusz zdecydował się na taki sprzęt, który troszeczkę pozycjonuje nas tutaj, jeśli chodzi o drużynę, bo mało tego jest. Ludzie tego nie ogrywają. No są zwolennicy, są przeciwnicy Odessów. My, jako ten pierwszy 650, który się sprawdził, byliśmy zadowoleni, Mateusz dlatego poszedł w Odessa 1000. Jak na razie nie żałuję, zobaczymy. Tak jest. Na razie nie ma co żałować, bo jeszcze sprzęt ma mało przejechane. Ale jeśli chodzi o teren, w którym my byliśmy, no to może z raz użyłeś wyciągarki? Zdarzyło się. Z raz się zdarzyło, żeby użył wyciągarki. No a niestety ja swoją CF-ką to wyciągałem cały czas. No CF-ka jest troszeczkę słabsza w błota i w jakieś tam głębokie wody. Znaczy głębokie wody może nie. Ogólnie musimy ich poważyć, nie? No i przede wszystkim wagi. Waga. No musimy zważyć jeden sprzęt, drugi sprzęt, zobaczyć właśnie jak one naprawdę ważą. Teoretycznie napisane ma w książce, że 400 kilo waży, ale to trzeba sprawdzić po prostu. Czy to ponad 500 z kierowcą, no. No to na pewno. Ponad 500 z kierowcą. Tutaj tak samo Motorsporta mamy. Takiego samego jak w tamtym Odessie. No i po tym nawet zawsze poznajemy, jak Mateusz do nas gdzieś tam dojeżdża, nawet nie widzimy go, już go słyszymy, to wiemy, że to jest Odess, bo tłumik ma bardzo charakterystyczny dźwięk, dosyć głośny, gruby i też polecamy do każdego Odessa wstawić od razu taki i każdy będzie wiedział, że to jedzie coś porządnego, coś mocnego, coś z dobrym, mocnym silnikiem. Tu mamy fajne LEDy. Słuchajcie, bo ten jest taki doposażony trochę. Relokacje, osłony spodu ma. HD, tak? Jak? Plastikowe. Plastikowe. No rzadko się to jeszcze zdarza, bo to jest dopiero świeże na rynku. A wygląda prawie jak karbonowe. Tutaj z kąta. Tak, ale. No też będę musiał zakupić pewnie do swojego. No i ładna kolorystyka przede wszystkim tego sprzętu jest. Na bedloczkach. Ciężka w obsłudze, felga, tak. Się dłużej schodzi, ale... Ale myślę, że jak już jest, to warto ją mieć, nie? Dobry dostęp do serwisu, do napraw, do czegokolwiek takiego, jak ktoś tam się troszkę zna i lubi się grzebać, to na pewno serwisu żadnego te kłady nie uświadczą, tylko sami sobie większość ludzi może naprawić. Nie jest tak nie wiadomo jak obudowany, no i ma spory prześwit. No i mówię, to jest na oponach 27. Na 30 jest sporo wyższy. Ja tam udostępnię może ze dwa zdjęcia przy okazji, jak on wyglądał, jak tylko do nas przyjechał. No i w ogóle to był na samym początku, jak go Mateusz kupił, to był ten kład na sprzedaż. Ale zdecydowałeś, że jednak go nie sprzedajesz. I bardzo dobrze zrobiłeś. Polecam. Polecam 1000, nawet długiej wersji, czy w krótkiej wersji, jak Wam się uda gdziekolwiek go znaleźć, kupić, to naprawdę warto. Dla tych takich harpaganów, którzy lubią topić kłady, lubią dynamikę, to te sprzęty naprawdę są odpowiednie dla takich osób. No, nie dla dzieci. Nie przy takiej mocy, słuchajcie. Tu można naprawdę szybko się wrócić, krzywdę sobie zrobić, więc trzeba dobrze być opanowanym i dobrym takim driverem, który już tych kilometrów trochę zrobił. Na pewno nie ten 1000 w krótkiej wersji porobiony na pierwszego kłada, to nie. Moim zdaniem troszeczkę to jest wtedy byłoby za bogato i niebezpiecznie,
ale jak już ktoś tam polata sobie trochę, jakimś tam nawet zwykłym tysiącem, to później warto sobie trochę dołożyć jakichś tam tuningów, zainwestować trochę kasy i tak doposażyć go porządnie, żeby to miało ręce i nogi. Słuchajcie, moim zdaniem to chyba będziemy kończyć. Więcej informacji, jak będziecie chcieli uzyskać, jakbyśmy coś pominęli dla Was ważnego, ciekawego, co nie powiedzieliśmy, a powinniśmy, piszcie w komentarzach. Najwyżej dam numer tutaj do kolegi Mateusza, będzie... Pomożemy będzie, coś. Pomożemy, jak najbardziej. Na temat ODS-ów, na temat CF-ek i tego, co widzicie u nas na kanale, chętnie odpowiemy, chętnie podpowiemy. No po to jesteśmy, po to robimy, po to nagrywamy te filmy, żeby troszkę uświadomić przyszłych użytkowników, na co warto zwrócić uwagę przy zakupie, no i zachęcić. Może nie zachęcić do zakupu akurat tego kładu, bo są jeszcze wiadomo, że inne, ale przybliżą na pewno jakąś tam decyzję do podjęcia przez osobę, która będzie chciała kupić i szuka takiego sprzętu, nie? Mówię, mało informacji jest jeszcze na temat akurat tego ODS-a, więc warto poszukać, pooglądać. No i co, żegnam się ja i żegna się kolega Mateusz. Do zobaczenia, pozdrawiam.